Cześć, jesteśmy w San Antonio, Texas i wracamy z Zatoki Meksykańskiej, a dokładnie z Padre Island. Film z tego wyjazdu był ostatnio publikowany, zapraszam na niego serdecznie. A teraz jesteśmy przed Whataburger, zamówiliśmy właśnie online, czekamy na nasze zamówienie. W tym czasie chcę powiedzieć, czym jest Whataburger. Whataburger jest tym, czym In-N-Out jest dla Kalifornii, czyli takim fast foodem burgerowym, tanim, z którego dany stan jest dumny. W Kalifornia jest dumna z In-N-Out, natomiast Texas jest dumny z Whataburger. Tak mi się wydaje, nie potwierdzałem u żadnego Teksańczyka, czy tak jest. Będę bardzo porównywał tego burgera do In-N-Out. Cenowo wychodzi trochę drożej, ale wydaje mi się, że te burgery będą większe. Ja zamówiłem dwa burgery z dwoma kotletami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dostaliśmy nasze zamówienia. To wszystko kosztowało $25 z podatkiem. Nie jest to mało, ale zobaczcie, te burgery są całkiem spore. Okazało się też, że zamówiliśmy w największych bułkach. Mój pierwszy, nie pamiętam, jak się nazywa, Sweet and Spicy. On ma bacon, dwa kotlety i dwa rodzaje sera. Jest to bardzo ściśnięte, co akurat lubię, natomiast nie ma tyle tych soków, które wypływają z burgerów w In-N-Out. In-N-Out moim zdaniem jest smaczniejszy przez to, że ma więcej soków w mięsie, natomiast to jest też bardzo dobre. Przyjdziemy tu na pewno jeszcze nie raz, teraz jak jesteśmy w Teksasie. Bacon jest bardzo chrupiący, mięso jest soczyste, tylko nie jest ono aż tak soczyste jak to z In-N-Out. Sera jest też odpowiednia ilość, bułka jest bardzo ściśnięta, tak jak mówiłem. Dobry, porządny, duży burger. Frytki pewnie jak frytki, ale warto spróbować. Wyglądają tak jak zwykłe spaczki, tylko że są ze skórką. Smakują jak, trochę jak domowe. Nie wiem, czy to jest inny olej tutaj użyty. O niebo lepsze niż w In-N-Out. Mój drugi burger ma też dwa kotlety i do tego ma pieczarki grillowane i chyba dwa Swiss cheese. Również jest bardzo ściśnięty. Ma tą największą bułkę i też największy kotlet. Obie strony, góra i dół, jest przypieczona na grillu tej bułki. To jest dodatkowo z sosem grzybowym. Bardzo dobre to jest. Ten burger polecam. Albo to mięso jest inne, albo ten sos trochę wsiąknął w to mięso. Super się to komponuje. Nie kojarzę, żebym jadł tak dobrego burgera grzybowego. Moja kanapka to Honey Barbecue Chicken. Jak widać, jest duża. Nie jest ona w standardowej bułce jak burgery, pieczywo tostowe. Jest tutaj dodatkowo oczywiście sos barbecue, dwa plasty sera i trzy slipsy. Jak widać, jest duża. Ja ostatnio mam fazę na kurczaka, więc spróbujemy. Kurczak, jak widać, jest gruby, jest dużo mięsa, mało panierki, jest całkiem spoko doprawiony, nawet widać przyprawy na tej panierce. Sosu jest wystarczająca ilość, jest to całkiem smaczne. Zgadza się z tym, co Ania mówiła, ale ja bym tutaj dodał bardzo pikantnego kurczaka. Dodałbym też większą ilość sosu, co można było wyspecyfikować w zamówieniu, ale tego nie zrobiliśmy. Ja jeszcze zamówiłam sobie shake'a, bo jest dzisiaj bardzo gorąco. Miał być czekoladowy, ale się pomylili i dali truskawkowy. To nic, już mi się nie chciało iść i wymieniać. Zobaczymy, czy będzie dobre. Jest intensywnie truskawkowy, ale nie jest to nic specjalnego. Taki zwykły shake jak w McDonaldzie. Póki Ania jeszcze je, a żeby nie zapomnieć, to chcę dodać, że ten mój burger jeden, nie ten grzybowy, był lekko pikantny, także to jest na plus. Natomiast ten grzybowy to był najlepszy grzybowy burger, jakiego jadłem do tej pory. I co jest zabawne, one mnie prawie przerosły. Jestem tak najedzony, ale te burgery były naprawdę duże i z podwójnymi kotletami. Jestem wypchany na pełno, czyli kaszub się najadł i to bardzo. Jeszcze na szybko dogrywam, aby wspomnieć, dlaczego jemy na samochodzie, ponieważ restauracje, przynajmniej w tym county albo w tej części Teksasu, są zamknięte na jedzenie w środku i można tylko wziąć jedzenie na wynos. Dwa lata temu byliśmy w Whataburger właśnie w Teksasie i z tego, co pamiętam, to nam smakowało, ale kompletnie nie pamiętam, jakie to były smaki. A za nami jeszcze piękny teksański zachód słońca.
Już obydwoje zjedliśmy, ja już powiedziałem co czuję, natomiast Ania mi teraz powiedziała, że smakowało jej i się też bardzo objadła. Także porcje są tutaj duże, to że zapłaciliśmy $25, to oznacza tylko tyle, że zamówiliśmy za dużo i to dużo za dużo. Porównując to do In-N-Out, to w In-N-Out zdecydowanie mięso jest smaczniejsze, natomiast jeśli chodzi o porcje, to tutaj są dużo, dużo większe i chyba cenowo to też wychodzi Whataburger trochę taniej. Jak będziecie w Teksasie, polecam Wam spróbować Whataburger. Pamiętajcie, że mamy fanpage na Facebooku, jak i na Instagramie, gdzie osoby, które nas śledzą, widziały już zdjęcie tego jedzenia w połowie października, a jeśli film Wam się podoba... A, i zapraszamy bardzo serdecznie na fanpage Kaszub w Kalifornii. A jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo nas to bardzo motywuje do kręcenia kolejnych materiałów. I cześć!